Witajcie. W dzisiejszym odcinku naszych podróży zabierzemy Was do spożywczaka na belgijskiej wsi. Pokażemy następny dziki parking, na którym się zatrzymaliśmy. Pojedziemy do miejscowości Haj, gdzie odwiedzimy stary fort wojskowy, co robimy krótki spacerek po miasteczku i zatrzymamy się przed wystawą maklera, byście mogli równie zobaczyć ceny nieruchomości na belgijskiej prowincji. Zapraszamy. Wchodzi intro i jedziemy. Idziemy do sklepu rzucić okiem, tam coś kupić. Zobaczymy przy okazji, jakie ceny w Belgii są. Pierwszy najzwyklejszy sklep na wsi spotkany przy wiosce, to nie powinno być drogo. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Belgowie się cenią. Jak się Belgowie cenią. Sałata, euro. Papryka. Euro 95, chyba 80. Marchewka, euro. Ziemniaki, 3,5. I to jest tak, 27 Red Label, Johnny Walker, 18,75. Jack Daniels, 27 euro. Absolut. Smirnow teraz jest polską marką, bo Polacy to kupili, tak więc stoi jeszcze na półkach, ale nie widzę w ogóle rosyjskich tych, nie ma rosyjskich żadnych tych. Dawaj, Cheetosy. Ile? Mała paczka, euro 7, euro 5. Euro 5. Cheetosy serowe. Duża euro 68. Uważam, że bardzo Cheetosy dobrze, ale mają ulubione. No, Belgowie z win są również znani, jak i Holendrzy, to... Winka mamy w takich cenach. No nie, no kocham czekoladki. Belgowie słyną z czekolady. Belgowie słyną z czekolady, no. Tak, więc naprawdę. Marcepan. Marcepan w czekoladzie. Coś pysznego. No gacie spadają same, nie? Ojej. Takie bagietki. No są nadziewane. Euro 89 centów. 15. No i dotarliśmy do kolejnego miejsca parkingowego. Szefowa znalazła. Na dziko. Stoimy w górach, w Ardenach. Zaraz pójdziemy zobaczyć, co to są za... Dokładnie jakie miejsce, bo nawet nie wiem, w jakim miejscu jesteśmy. My musimy się tutaj miejscowych wypytali o jakieś miejsce, bo wszędzie było dosyć daleko do jakiegoś dzikiego parkingu, żeby stanąć i tutaj miejscowy nam powiedzieć. A jesteśmy... Neville South High. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, bo francuskiego nie znam, ale tak to wygląda. Mówię, szefowa już wszystko szykuje. Tak, będziemy robić obiadek. Będziemy obiadek robić. Obiadek się robi. Papryka na szybko, szybki obiad, proszę później. Szybki obiad. Piersi, papryka, makaron. I mamy obiadek. Zapaszek już jest dobry, zaraz będziemy szamać. Ziemniaczki, papryczka, piersi, szybciutko, to wyszało pół papryki, jutro pójdzie na żelanie. Na szybko, na szybko chwilę odpocząć. Tak jest, smacznego. Smacznego. I po kolejnej przespanej nocy wyjeżdżamy. Jedziemy dalej. Wspaniałe miejsce na dziko, za darmo, za fliko. Cichutko, naprawdę spokojnie. Teraz jedziemy na ruiny zamku. Tak? Na tą cytadelę, nie? Po około pół godziny dotarliśmy do jednego z najstarszych miasteczek w Belgii i w Europie. Miasteczko powstało jeszcze w czasach podbojów rzymskich. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości widnieją w dokumentach z początku VI wieku. Frytki! O nie, ja idę, przepraszam. No to dobrze. Mam okazję. No to idę. Bo w końcu zjeść frytki. Chcesz? Ja nie chcę. Ja frytki belgijskie. Uhu. Mam też tingo. Moje szeryfiątko. I proszę Państwa, mam belgijskie frytki. Proszę Państwa, wyglądają tak.
piękne, cudowne. Pycha. Ziemniaki mało słodkie, pyszne, naprawdę rewela. Mhm. Musimy dotrzeć pod samą cytadelą, żeśmy zaparkowali. Idziemy teraz tam na górę zobaczyć, obejrzeć to wszystko. Szefowa jeszcze tam coś zabiera. A no ja powiem ci kochanie, że ten płaszczyk no... Jak ci będzie gorąco, to będziesz więcej niósł. Tak, ja jestem ostrożny. Tak to wygląda. Druga wojna, tak, no bo tutaj... Tutaj te okolice, to tak ci mówiłem, nie? W tych okolicach... Dwukrotnie w zasadzie, bo... Najpierw jak Niemiec zajął Belgię, Holandię i Francję, to tędy wojska szły i potem w ofensywa Wardena, która była w 1944 roku w grudniu. No takie forty zdobyć? No. Proszę bardzo, w czasach, kiedy nie było... Hotferdori. No. Taki fort zdobyć to jest same... Jest co robić. Cytadela została wybudowana przez Holendrów w latach 1818-1823 w miejscu istniejącego tu do XVIII wieku zamku Tessia. Od maja 1940 roku do września 1944 roku Niemcy zorganizowali tutaj obóz dla zatrzymanych, w którym przetrzymywano około 7 tysięcy więźniów. Współcześnie Cytadela jest memoriałem poświęconym II wojnie światowej oraz dowodem na istnienie niemieckich obozów koncentracyjnych. To jest w budowie, ale nie wejdziemy do fortu, bo fort jest zamknięty, widzisz? Tak to wygląda. Się człowiekowi nie chce wierzyć, że takie rzeczy potrafili ludzie zdobywać. Ile kosztują mieszkania? Gdybyście chcieli tutaj kupić to taki domek, trzeba w granicach 200 tysięcy euro mieć, 150 tysięcy euro, żeby kupić za taki domek mały. Taki większy to 500 000 prawie. Czyli podobnie jak i w Holandii i w Niemczech. W Holandii może nawet nieco taniej, bo w Holandii dom kupi się z ogrodem za 165 tysięcy. Tutaj również 179 jakiś jakiejś wartej zabudowie. O, to jakiś taki bungalow. Bungalow to jest taki... lekki konstrukcji domu. W ten sposób ja bym to przetłumaczył. 229 tysięcy z dosyć dużą działką. No już jaka ładna chałupka, to 250 tysięcy trzeba dać, nie? No to jest właśnie to, czego w Polsce ja nie widuję, ale w Holandii, w Niemczech, na Renie bardzo dużo funkcjonuje właśnie takich barek. Jest transport w zasadzie, na Renie to jak na autostradzie w zasadzie jest. Ale w Holandii na morzu dokładnie to samo. I tak się ten fort haj prezentuje. Moza, Maas jest nazwą, która w Holandii obowiązuje. U nas się na to nawoła moza, szczupak, sum. I tu chyba kiedy można które łapać ryby. I tu można sobie przystanąć, ale takie na noc miejsce to jest niespecjalne. Nie wiadomo, może w nocy mały ruch. Może w nocy mały ruch? Tak tutaj na razie tak wiem. Fajnie, tam są takie domki wkomponowane w te, w skałę. Super to wygląda, ale ja bym się bał mieszkać w tym siakim. Czy zimą, czy tamte trzy domki. I tutaj też jeszcze są cztery czy pięć. Ale zimą, czy jakieś osuwisko, czy coś, to ja bym się bał, nie? Chociaż ta góra jest dosyć stroma, zobacz. A dlatego jest ten fort zamknięty, bo jednak tą kolejkę linową budują. Tutaj jest wjazd, czy stacja tej kolejki linowej. I ona będzie szła tutaj do góry na ten fort. I dlatego tam jest to wszystko pozamykane. Nic. Jedziemy dalej. Szefowa zamyka wszystko. Jak? Zapraszamy dalej. Na tym kończymy naszą przygodę z miejscowością Haj.
Jeśli wyniosłeś jakieś wiadomości z materiału, zapraszamy do subskrypcji lub daj łapkę. Ciebie to nic nie kosztuje, dla algorytmu jest ważne, a nas motywuje do tworzenia podobnych produkcji. Do zobaczenia w następnym odcinku.